Chciałbym przypomnieć, że Polska z własnej nieprzymuszonej woli zaoferowała możliwość zastosowania środków budowy zaufania. Pod tym biurokratycznym terminem kryje się coś bardzo konkretnego, to znaczy to, że Polska gotowa byłaby się zgodzić, aby strona rosyjska miała wgląd w monitoring przemysłowy terenu tarczy oraz aby miała stały dostęp, nie mylić ze stałą obecnością.